Iwona Guzowska była gościem młodzieży zespołu szkół zawodowych nr 1 w Działdowie w ramach programu Ludzie z Pasją, którego pomysłodawczynią jest nauczycielka Anna Ostrowska. Siedmiokrotna mistrzyni świata, Europy i Polski w kickboxingu podzieliła się z młodzieżą swoim sposobem patrzenia na świat i tego, co jej zdaniem jest miarą prawdziwego szczęścia. Spotkania z młodymi ludźmi to jest zawsze duże wyzwanie, bo różnica pokoleń, różnica języków, ale okazuje się, że wszystko można to szybko niwelować jedną rzeczą, szczerością. I dzisiaj było wspaniałe spotkanie. Czy oni coś z tego wyniosą? Myślę, że tak, bo to mądre dzieciaki, mądrzy młodzi ludzie, którzy chcą być po prostu szczęśliwi, więc myślę, że ziarno, które zostało zasiane prawdziwą historią, nie historią hollywoodzką, wymyśloną, tylko historią, którą sama przeżyłam, więc przyjechałam tutaj jako taki żywy dowód na to, że w życiu można wszystko. No i tego im życzę, żeby wiedzieli, że mogą wszystko. Była cisza, było skupienie, widać i czuć było, ja czułam, że oni są w tym, co mówię. Bardzo słuchali, bardzo gdzieś to mocno weszło, bo też mam świadomość, że wiele z tych dzieciaków, które tutaj dzisiaj były, też już doświadczyli zbyt dużo, zbyt trudnych rzeczy, na które wcale sobie niczym nie zasłużyli, więc mam nadzieję, że ta energia ich poniesie. Każde czasy mają swoją specyfikę, każde czasy mają inne wyzwania. Dzisiaj mamy spłycenie pewnych wartości, relacji i takie spotkania niosą inną energię, pokazują i zwracają uwagę na to, że szukać warto w sobie. Nie w tym blichtrze, który jest na zewnątrz, nie w popularności, w ilości followersów, lajków i tego wszystkiego, czym jest naszpikowany dzisiejszy nowoczesny świat, ale w tym, co jest w naszych sercach. I dlatego te spotkania mają taki sens i mają wartość, bo zwracają uwagę na to, co jest w życiu najważniejsze. Bo ostatecznie, wtedy, kiedy kładziemy się wieczorem spać, to najważniejsze jest to, jak się czujemy. Jak się czujemy wśród ludzi, z którymi żyjemy, z którymi funkcjonujemy na co dzień, jak się czujemy sami ze sobą i ile mamy w sobie wdzięczności za to, co się w naszym życiu dzieje. Spotkania motywacyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie stały się już cyklicznym i oczekiwanym przez uczniów wydarzeniem. Kolejnym człowiekiem z pasją będzie Daniel Kasprowicz, który opowie nam o życiu i pracy na rzecz potrzebujących na Madagaskarze.